Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak podczas eventu Early Battle w trakcie sezonu 3 zdobyć sobie tutaj ten itemek Winner's Wings 2.0, bo możemy sobie już go zdobyć i ten itemek można odebrać sobie w grze Early Battle. Także teraz pokażę wam moi drodzy, co trzeba zrobić, żeby sobie ten itemek zdobyć. No i ten itemek moi drodzy możemy sobie zdobyć poprzez wykonywanie różnych moi drodzy zadań w grach eventowych, które uczestniczą w moi drodzy w trzecim sezonie Early Battle. No i moi drodzy gier, które uczestniczą moi drodzy właśnie w tym sezonie, jest aż 12. Ja, moi drodzy, nagrywam poradniki dotyczące właśnie wszystkich wyzwań, o wszystkich odznakach, jak sobie zdobyć w każdej, moi drodzy, z tych 12 gier. Ale uwaga, moi drodzy, bo tutaj tego twórcy jeszcze nie odświeżyli w opisie. Teraz, aby zdobyć sobie te skrzydła, nie trzeba już wykonywać, tak jak tutaj w opisie pisze, 12, moi drodzy, wyzwań, a wystarczy wykonać jedynie 9. Także jeżeli ktoś z was ma 9 odznak, bo wykonał sobie 9 różnych wyzwań, to może sobie teraz te Winner Wingsy odebrać. Ja też wam już ogólnie mówiłem, jak zdobyć sobie te Winner Wingsy 2.0 właśnie w poprzednim filmie dotyczącym odznaki, moi drodzy, z Mod Everest, jak sobie ją zdobyć, bo tam przy okazji sobie też odebraliśmy te skrzydła. Teraz też właśnie tutaj z tego odcinka wykorzystam sobie właśnie, moi drodzy, wideo, żebyście widzieli, jak to wygląda, co trzeba dokładnie zrobić, ale chcę po prostu też do tego nagrać osobny film, żebyście po prostu dokładnie wiedzieli, co trzeba zrobić, żeby każdy mógł sobie ten film bez problemu znaleźć i wiedział, co trzeba zrobić, żeby ten Winner's Wings sobie zdobyć, a tam sobie w tamtym odcinku, no, odebraliśmy je po prostu przy okazji, dlatego też zdecydowałem się nagrać ten osobny film, żeby każdy bez problemu wiedział, co trzeba zrobić. No i właśnie, moi drodzy, tam też w tym filmie mówiłem wam o tym, że wystarczy 9 wyzwań. Jest to po prostu spowodowane tym, że niektóre gry są po prostu na przykład zablokowane w niektórych krajach, na przykład Sonic Speed Simulator, bo posiada, moi drodzy, tutaj ta gra lootboxy. Lootboxy, tak jak już wam mówiłem w poprzednim filmie, są po prostu podpinane troszeczkę też pod hazard, moi drodzy, no bo w lootboxach nie wiemy, moi drodzy, co będzie, na przykład jajko, nie wiemy, co nam z tego jajka wypadnie, albo na przykład Speed Simulator X, na przykład teraz podaję przykład, ekskluzywne jajko, musimy wydać na to, moi drodzy, robuxy, a robuxy kosztują realne pieniądze, a nie wiemy, co tak naprawdę dostaniemy, co nam wypadnie, więc po prostu niektóre kraje to blokują, żeby tutaj nie było właśnie takiego hazardu, moi drodzy, gamblingu. No i to właśnie też między innymi dlatego twórcy zdecydowali się na taki krok. Innym też przykładem, moi drodzy, gry, która ma problemy, jest Funky Friday, bo ona też ma ostatnio tutaj nie za dobry czas. Grę, moi drodzy, przejęło studio GameFam. Jest to studio, moi drodzy, na Robloxie, która jest na przykład odpowiedzialne za, moi drodzy, Sonic Speed Simulator grę właśnie. No i, moi drodzy, nawet Funky Friday trwał ostatnio, albo nawet może jeszcze trwa event, moi drodzy, specjalny właśnie związany z Sonikiem. No i z tego co widziałem, no to, moi drodzy, twórca gry Friday Night Funkin, Ninja Muffin, nie jest zbytnio zadowolony z tego, że do gry zostały dodane jakieś mikrotransakcje, a jak GameFam właśnie przejął grę, to jakieś tam mikrotransakcje pododawał. No i być może nawet dojdzie do tego, że gra zostanie usunięta, ale zobaczymy. No tutaj Ninja Muffin już się pytał swoich prawników, co powinien w tej sprawie zrobić, także zobaczymy. Lubi gry typu fanmade, ale nie lubi, kiedy ktoś po prostu dodaje do tych gier mikrotransakcje. No i to mu się nie podoba. Co do tego tematu, jest jeszcze naprawdę wiele spraw, o których można by tutaj było jeszcze powiedzieć, ale nie jest to, moi drodzy, tutaj odcinek serii Roblox News, także to może zostawmy sobie na jakiś osobny odcinek. Da się tak, żebyście, moi drodzy, taki chcieli, to może, moi drodzy, o tym nagram, bo naprawdę jest to ogromna Robloxowa drama, o której warto, moi drodzy, nagrać odcinek z Roblox News, także jak będziecie chcieli, to taki odcinek, moi drodzy, w wolnym czasie, jak będę miał dla was, nagram, bo z chęcią wam bardziej przybliżę ten temat. No a teraz, moi drodzy, wracając już, moi drodzy, do poradnika, jak zdobyć sobie te Winner's Wings 2.0, to moim zdaniem te skrzydła teraz są o wiele łatwiejsze do zdobycia, no bo nie musimy wykonywać wszystkich wyzwań i jeżeli jakieś wyzwanie sprawia nam problem, no to możemy sobie wykonać inne, które po prostu jest dla nas łatwe, no i musimy tylko 9, moi drodzy, ukończyć wyzwań na 12. Ja wykonałem, moi drodzy, wszystkie wyzwania, dajcie znać, czy ktoś z was też sobie wykonał wszystkie wyzwania. Także na moim kanale, tak jak mówiłem, znajdują się wszystkie poradniki. Dam wam do nich link, moi drodzy, w opisie albo w przypiętym komentarzu, jeżeli komuś z was brakuje jakiejś odznaki. No i, moi drodzy, dajcie znać, czy ten item, jak wam się podoba, te Winner's Wingsy, bo ja uważam, że jest naprawdę bardzo fajny. No a wracając do tego, jak sobie go odebrać, to teraz właśnie posłużę się tym fragmentem, moi drodzy, odcinka poprzedniego, na którym też już wam pokazywałem, jak sobie je odebrać. A mianowicie, moi drodzy, po tym jak zdobędziemy sobie 12 odznak lub 9, w zależności kto z was ile sobie zdobył, musicie mieć przynajmniej te 9, moi drodzy, odznak. Ale jak będziecie mieli 12, też możecie, jak będziecie mieli 10 albo 11, również możecie. Musicie pójść sobie tutaj, moi drodzy, z tymi odznakami do tego pomieszczenia z odznakami. No i wtedy, moi drodzy, wyskoczy wam komunikat o tym, że udało wam się zdobyć po prostu te skrzydła. I później, moi drodzy, musicie pójść sobie do voting terminala i w voting terminalu te skrzydła możecie sobie odebrać.
i jak klikniecie, moi drodzy, przycisk claim, to wtedy powinniście otrzymać odznakę. No i moi drodzy, po otrzymaniu tej odznaki, skrzydła będą już w waszym ekwipunku, tak jak teraz tutaj są w moim, i będziecie mogli cieszyć się wtedy skrzydłami Winner's Wings 2.0. Także naprawdę mega fajny, moi drodzy, itemek. Dajcie znać, czy wam się podoba. Mnie się, moi drodzy, ten itemek naprawdę podoba. Tak wyglądają, moi drodzy, Winner's Wings z zeszłego sezonu Every Battles, z drugiego sezonu. Tak wyglądają te aktualne Winner's Wingsy. Dajcie znać, które wasze zdania są lepsze. Jak dla mnie, moi drodzy, obydwie wersje są naprawdę bardzo fajne i zarówno ta wersja z drugiego sezonu, jak i z trzeciego sezonu mi się podoba, ale dajcie znać, która wam się bardziej podoba. Dla mnie tutaj oba te itemki są po prostu fajne. Także to właśnie w taki sposób, moi drodzy, możecie sobie te Winner's Wings zdobyć. Jedyne, co musicie zrobić, to ukończyć 9 z 12 wyzwań i wtedy będziecie mogli, moi drodzy, zdobyć sobie ten itemek. Także naprawdę bardzo, bardzo przyjemny itemek do zdobycia. Myślę, że, moi drodzy, nie powinniście mieć problemu tutaj z wykonaniem sobie teraz tych wszystkich 9 wyzwań w tych 12 różnych eventowych grach. Na przykład możecie odpuścić sobie odznakę w Tower of Hell. Także w tym odcinku, moi drodzy, to już będzie wszystko. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik wam pomógł. Jeśli tak, no to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.